mniej nośne niż portale społecznościowe. W sumie co to za temat? Czego Państwo się spodziewacie teraz? Trzeba stwierdzenie o tym, jakie to wielkie korporacje są złe i jak to cudowny przemysł na przykład silników elektrycznych jest, czy tam hybrydowych, jest duszony przez Arabów. Kurczące, ale nie o tym. Przepraszam. Może na następnym festiwalu przemyślę dobry temat. Czego jeszcze Państwo spodziewali się, czytając o tej regulacji i cienie nowych technologii? Co facet będzie mówił o GMO, o nowych technologii? Jakieś ciekawe nowe technologii i ewentualne związane z tym zagrożenia. Okej, dobra, czyli już coś o zagrożeniach. Powiem, że coś jest nie... Czasami mówi się, jak super są te nowe produkty, coś nowego na rynku, ale zawsze za tym jakieś są minusy, jakieś obawy, jakieś problemy. Okej, już bardziej o tym. Słuchajcie, to o czym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, to jest w okresie takich dyskusji, które na Wydziale Towarzystwa ze studentami mam na dwóch przedmiotach. Jeden przedmiot nazywa się zarządzanie produktem, gdzie studenci generują pomysły na nowe produkty. I na przykład w tym semestrze jedna grupa wymyśliła sobie, będą robili naczynki te meble, które będą wyposażeniem pubów i restauracji. Bo sami znali, kto denerwuje, jak na przykład rozlewa się piwo, dlaczego nie ma w grantach budowane jakieś linki, które by zbierało się, żeby człowiek cały nie obrócił. Albo mówią sobie, kurczę, może byśmy zrobili takie szafki, bo przecież często jest tak, że idziemy sobie do knajpy i ktoś zawsze musi siedzieć, bo musi pilnować ciuchów i stolika, a do ciuchów jakiś tam torebek, coś. A gdyby były takie, jak są na siłowni, karty magnetyczne, można było sobie ciuchy zostawić i wszyscy mogliby tańczyć. Czyli tak sobie pomyśleli. Jedna grupa wymyśliła w ramach poszukiwania nowych produktów, wymyśliła sobie kawę sprasowaną w tabletkach w takiej formie, jakiej jest klucz. Bo mówią, niby jest ta kawa 3 w 1 w takich saszetkach, ale jak wyjeżdżamy, to się potem wala po całym bagażu, to się gubi. A gdyby zrobić tak, że jedna porcja kawy to jest jedna sprasowana tabletka z mlecznym albo bez sprasowana, w zależności od tego, jaki wariant wybierzemy, będzie nam się to przydawało w podróży. Dobra. Jeszcze jedna grupa mówi, a ja mam taki problem, dlaczego w samochodach nie ma wyposażenia dla rodziców małych dzieci, Na przykład jakiś stolik do przewijania, albo na przykład jakiś hermetyczny pojemnik na pieluchy, żeby ten zapach nie roznosił się po samochodzie. Czyli jakieś potrzeby dostrzegli, zaobserwowali i oni teraz rozwijają nowe produkty. W zamyśle takim, że jeśli to będzie dobry produkt, dobrze opracują koncepcję, ja ich wtedy zachęcam, żeby poszli do biznesu i powiedzieli, jakie mają pomysły. Być może nawiążą współpracę z firmą, która produkcji by się podjęła. Ale żeby to zrobić dobrze, to trzeba się zastanowić, jakie są plusy i minusy tych produktów. Co mogłoby nie zagrać? Drugi przedmiot, o którym na bazie którego tutaj zdecydowałem się na takie inne wystąpienie, to zarządzanie innowacjami. Studenci zastanawiają się na piątym roku, przedstawiają jakąś innowację. Wczoraj była grupa, która przedstawiała system zautomatyzowany wynajmu roweru. Ten, który za chwilę w Poznaniu też ma działać, podchodzimy z kartą, a wybieramy sobie rower, dostajemy tym rowerem, możemy jeździć 20 minut, jest w gratisie, potem płacimy. Jakie dyskusja w grupie przebiegała, a jakie są zagrożenia, o czym trzeba pamiętać? A co jak się rower nam zniszczy, a co jak na przykład powietrze zejdzie, do kogo dzwonimy? Zaczęli mnóstwo jakichś takich trudności dostrzegać, z którymi trzeba byłoby się zmierzyć. I właśnie o tym będzie nasze dzisiejsze spotkanie. Zawsze jest tak, pojawia się jakaś nowa technologia rewolucyjna, na jej bazie powstaje nowy produkt, firma wyprodukowała nowy produkt i chce go wprowadzić na rynek, a jest niesamowicie podekscytowana tym nowym produktem. Koncentruje się, jaki on jest fajny, jaka nowość na rynku, jakie to będzie rewolucyjne i jakich pieniędzy mi to nie przysporzy jako biznesowi. Tak bardzo często to wygląda. Natomiast czasami okazuje się tak, że firma wprowadza z tym swoim całym entuzjazmem olbrzymim ten produkt na rynek, a okazuje się, że produkt wcale w pierwszym okresie, a nawet trochę później, nie przyjmuje się tak lekko, jak mieli nadzieję. Producent miał nadzieję, że ten produkt przyjmie. Dlaczego? No bo pojawia się jakieś niezrozumienie ze strony rynku. Konsument nie rozumie, czym ten produkt ma być, na czym polega ta korzyść. Nie podziela tego entuzjazmu. Nie, na mnie to aż takie fajne nie jest. I też bardzo często jest tak, że czegoś się boi, czegoś nie rozumie, jakiegoś produktu się boi. I teraz celem tego spotkania jest przedyskutowanie, dlaczego tak się dzieje i co z tą wiedzą powinniśmy zrobić. W pierwszej części spotkania dzisiejszego chciałbym Wam opowiedzieć o przykładach trzech takich rewolucyjnych produktów, wcale nie jakichś zaawansowanych technologii, do których nie mamy dostępu, tylko produktów codziennego użytku, z którymi mamy i wielu z Was miało już do czynienia.
i podyskutujemy, jakie były problemy i dlaczego te produkty się nie przyjęły na rynku tak szybko, jak producenci oczekiwali, że się przyjmą. Pytanie po co? Dlaczego chcemy dyskutować o tym, jakie problemy takie trzy wybrane technologie, produkty sprawiały na rynku? Żeby nie pomijać tych błędów. Super. Być może w przyszłości będziecie pracowali albo we własnej firmie, albo w jakiejś firmie, która chce wprowadzać nowe produkty na rynku. I sukces tego produktu będzie zależał od tego, na ile wy dojrzale będziecie w stanie zastanowić się nad tym produktem. Jakie mogą być problemy, jakie bariery, jakich błędów nie popełnić, na co się przygotować. I temu będzie służyła druga część spotkania, mianowicie wszyscy będziemy, stworzymy zespół do spraw innowacji produktowej, będziemy dyskutować nad konkretnym pomysłem nowego produktu, który za chwilę wejdzie na rynek, po to, aby właśnie zastanowić się, jakie mogą być problemy, na co się przygotować, jak ulepszyć ten produkt już teraz, żeby jego sukces był gwarantowany jeszcze większy niż jeśli nie zrobimy nic. No dobrze, pierwszy przykład. Pierwszy przykład jest taki. Samochody elektryczne, kto słyszał? Pani, ok. Czyli co się teraz dzieje? Na rynku pojawiły się w Stanach, w Azji, w Europie samochody zasilane ogniwami paliwowymi, ładowane na prąd i jest niesamowita ekscytacja rynku producentów. Wielu producentów już ten produkt oferuje, jakim jest samochód elektryczny. Wielu o tym myśli. Jeżeli chodzi o te samochody, które pojawiły się dwa lata temu, w zeszłym roku zaczęły być wprowadzane na rynek, mamy Mitsubishi Peugeot Citroën, to jest ten sam samochód, tylko że produkowany przez Pontryga, także on się nie różni stylistycznie i technologicznie. Mamy Renault, mamy Nissana i Chevroleta Volta, który w Europie nazywa się Opel Ampera. To są samochody elektryczne, pojawiły się na rynku. Niesamowita ekscytacja rynku, jaką nową jakość stanowi samochód elektryczny. No wszystko fajne, tylko wcale nie od razu ten samochód nie zawojował serc i portfeli konsumentów i nie rzucili się na niego wszyscy, chcą mieć samochód elektryczny. Dlaczego? Pierwszy problem to była cena. Wiadomo, że jak jest produkt nowy, innowacyjny, kosztowało przygotowanie tego samochodu, badanie i rozwój, kosztowały wdrożenie i trzeba to sobie odbić. No i spójrzmy na cenę. Mitsubishi, to jest ten malusi samochód, to tutaj, maleństwo, kosztuje 161 tysięcy. Hybrydowy Prius, który był pierwszy, kosztuje o 60% mniej. Peugeot wymyślił sobie, kurczę, jeśli te samochody są takie drogie, to może inaczej, może nie każdy klientom płacić 160 tysięcy za mały samochodzik, może wynajmujmy mu ten samochód. I to był dobry krok, do tego jeszcze wrócę. I co? I za 2000 zł miesięcznie w Europie Peugeot chce wynajmować ten samochód. Płacimy sobie taką opłatę, jeżeli policzycie zakup nowego samochodu, utratę wartości, cały serwis, paliwo i tak dalej, to nie jest zła cena, takie 2000 zł za samochód. Renault w wersji bazowej kosztuje 80 tysięcy zł, w tym roku będzie miał debiut. Jaki jest problem z ceną? Ano taki, że zdecydowanie największą część tego kosztu, tej ceny, którą trzeba zapłacić, no to są baterie. Cały samochód jest jedną wielką baterią tak naprawdę i tutaj jest pierwszy problem. W Wielkiej Brytanii, Szwecji i we Francji te samochody są nieco tańsze. Dlaczego? Bo te kraje zdecydowały, rządy tych krajów zdecydowały, że będą dotować te samochody. Dlaczego? Środowisko. Co ze środowiskiem? Może tak nie zanieczyszczają. Okej. Okay. Jaki rząd ma w tym interes? Gdzie ma teraz ograniczenie tego ograniczenia do tego, który będą musieli płacić? Okej. No raz, że rząd to robi, bo musi, bo Unia Europejska wymusza jakimiś regulacjami, ale dwa, takie myślenie o przyszłości jest fajne i niecodzienne. Sami wiecie, że liczy się tu i teraz, czyli myślenie o emeryturach, myślenie o dzietności Polaków, myślenie właśnie o ekologii, z ekologiczności samochodów, no to jest melodia przyszłości, trzeba mieć pieniądze tu i teraz na bieżące potrzeby. Oczywiście żartuję, dlatego no u nas tego nie wprowadzono, na to się nie zdecydowano. Czyli pierwszy problem mamy w pamięci, że to cena jest zaporowa i te samochody nie mogą przy takiej cenie odnieść sukcesu na masową skalę. Po drugie, zasięg ładowania. Kupicie sobie taki samochód, super, do miasta się nadaje, tylko przejedziecie nim maksymalnie 130-160 km. Trochę mało. Po Poznaniu jeszcze, to jest oczywiście, jaki to jest zasięg, jak myślicie, przy jakich warunkach 130 osiągniecie? Tak, płynnie na trasie, radio wyłączone, klima wyłączona i w ogóle bardziej pchamy niż nim jedziemy. Także jeżeli będzie pełna klimatyzacja latem, stoimy w korku, przyspieszamy, zatrzymujemy się i tak dalej, ten dystans diametralnie maleje. Pytanie, czy przy takim dystansie, przy takim zasięgu 130 km, to
ktoś się na to skusi. Jeśli policzymy, może tak jest, że z domu do pracy, na zakupy i z powrotem, no to te 100 km robimy, w domu sobie do miasta podłączymy. Ale to jest bardzo duży problem. Żeby było jeszcze śmieszniej, jak wprowadzili te samochody, no to po pierwsze zasięg, a po drugie jak je ładować. W pierwszym okresie, jak samochody zostały wypuszczone, było 10 gniazd w Warszawie szybkiego ładowania. Czyli jechało się i się modliło, żeby dojechać do tego jednego z 10 gniazd. Nie było to potrzebne. Można oczywiście poprosić, nie wiem, albo w domu się podłączyć, albo w firmie, gdzieś w garażu, tylko taki prąd ładuje znacznie wolniej te samochody. Czyli kolejny problem był taki, że wypuścili te produkty na rynek, chcieli, żeby konsumenci się nim zachłysnęli i tak samo ucieszyli jak producenci, no ale był problem z ładowaniem. Lecimy dalej. Pojawiły się teraz, są takie klastry, współpraca firm, chcą uruchamiać takie gniazda szybkiego ładowania. Gniazda też Mitsubishi wymyśliło, że u nich w salonie, jeżeli się przyjedzie, to też będzie można doładować. Nawiasem mówiąc, takie ładowanie trwa 15 minut, czyli to jest szybkie ładowanie, ale ładuje akumulator tam w granicach 70%. Także cena, pierwszy problem. Drugi problem, zasięg baterii. Trzeci, ekologia. Dlaczego ekologia może być problemem? No przecież tak, nie dymią, nie smrodzą, no i są na prądu, to super, że są na prądu. Teraz pojawia się pytanie w odniesieniu do rynku polskiego, czy samochody na prąd, aby na pewno są ekologiczne? Dlaczego? Bo... tak, nie no fajnie, nie dymi, nie smrodzi, jest na prąd. A skąd jest prąd? Taka refleksja. Proszę spójrzcie, jeśli spojrzymy na emisję CO2, znaczy ilość dwutlenku węgla generowana na megawattogodzinę, to mamy Szwecję, która emituje 18 kg, mamy Francję, która 60, Polska? Stąd, wiecie? 105. I teraz pytanie dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że Szwecja i Francja mają taką emisję, a Polska tak o tyle wyższą? Tak jak kolega powiedział, czyli hydroelektrownie, energetyka jądrowa, hydroelektrownie Skandynawia, energetyka jądrowa Francja versus spalanie węgla u nas. Samochody ekologiczne, samochody na prąd u nas nie są ekologiczne. Inne problemy. Jakie jeszcze wskazalibyście problemy samochodów elektrycznych? Podekscytowanie producentów, wprowadzenie na rynek. Coś się dzieje, że te samochody się tak nie sprzedają. Jakie jeszcze problemy? Opinia o tych samochodach. Co z opinią? No, załóżmy, że ja w samochodzie elektrycznym tej wielkości, jak były pokazane, czułbym się jak w puszce. Ale w jakiej modnej puszce? Tak, no. Super modna puszka, nikomu niepotrzebna, z wielkimi osiągami tego samochodu. A tak, o osiągach nie powiedzieliśmy, to jest tak, 100 km na godzinę, 2 godziny osiągnąć. Ale tu jest problem, o którym Pan mówi, czyli komfort, standardu tego samochodu, to co on oferuje w środku. No, no nijak nie przystaje w swojej cenie, przy swojej cenie do tego, co oferują produkty, nie będąc samochodami na prąd. Jakieś jeszcze problemy? Może Pani? Jeszcze jakieś? Jeszcze z jakiegoś powodu by Pani nie mówiła takiego samochodu? Mówiła o tym, że samochody mogą się poruszać tylko, powiedzmy, na bazie jakiegoś moja miasta. No jak rolnik Pani udostępni na prąd, to można dalej. Zresztą, ale myślę, że w Poznaniu jest bardzo dobry system komunikacji, więc jakby to nie byłoby sensu inwestować w coś takiego, okay. Żeby miała dojechać takim samym samochodem do Warszawy, to bym miała trudności o jednym okay. Czyli też pytanie, jaka jest ta korzyść poruszania się, jeżeli system infrastruktura miejska jest dobrze wybudowana, a tramwaje, autobusy, zdecydowanie jest pochody praktycznie w naszym kraju. Sprawdzało tylko i wyłącznie w mieście, na żadne dalsze podróże poza miastem. I tak się dzieje, tak naprawdę kupują to firmy, które działają albo w branży marketingowej, albo chcą pokazać, jak ekologicznymi są. I to jest wizerunkowe. Mają kilka w swojej flocie, ale nikt poważnie na to nie patrzy. Spójrzmy na inne problemy. Jest ich mnóstwo. Po pierwsze serwis. Kupicie samochód elektryczny i to jest trochę tak, jak kupno samochodu sportowego we Włoszech, bezpośrednie sprowadzenie. Nikt w Polsce nie będzie go chciał serwisować, bo nikt nie ma sprzętu, kompetencji, doświadczenia. Samochód elektryczny na tym etapie się boi. Lecimy dalej. Trwałość. No dobra, przejadę 60-70 tysięcy i potem co? Co z tą baterią? Co z nią zrobić? Wymienić? To znowu są horrendalne pieniądze. Na ile trwały jest ten samochód? I już pojawiają się obawy u konsumentów. Szerokość oferty. Możecie wybrać samochód mały, średnio ładny, mało użyteczny, albo ten sam. Nie ma szerszej oferty. Te samochody są średnio urodziwe i średnio dobrze wyposażone. Bezpieczeństwo. To jest obawa, która jest u konsumentów. Ona nie musi być rzeczywista. Ona jest w umysłach konsumentów i to jest ważne.
A co jeśli w kogoś wiadę? Czy ten prąd mnie nie porazi? Czy ja nie umrę właśnie w efekcie takiego zderzenia, bo te ogniwa, na których ja siedzę, są obawy konsumentów? I wreszcie środowisko. Czy samochody na prąd, poza tym, że nie powiedzieliśmy, że nie są ekologiczne, bo są na prąd u nas z węgla, jaki jest jeszcze problem związany z ekologią tych samochodów? Na początku i na końcu te baterie. Sposób produkowania samochodów elektrycznych i sposób radzenia sobie potem z tymi ogniwami jest zdecydowanie bardziej szkodliwy dla środowiska niż tradycyjny samochód. Tych problemów jest mnóstwo. No i teraz powiecie, no okej, no i co z tego? Co, zrobimy sobie to na tym ostatnim case, ale co w takim razie z tej naszej wiedzy, że dostrzegamy tyle problemów związanych z samochodami elektrycznymi? Ta cena, ten zasięg, a tak już punktów do ładowania, to wyposażenie, te obawy konsumentów. Co byście zrobili jako menedżerowie produktu Opla na przykład, żeby zwiększyć szanse powodzenia tego produktu, tego samochodu? Coś by można zrobić? Czy ciągle go ulepszać? Czym ich było ulepszenie? Nawet wprowadzeniem jakichś dodatkowego wyposażenia, też płatnego oczywiście, ale żeby to było w ofercie. Okay. Że mógł go zmienić, zmienić. Czyli zdajemy sobie sprawę, że dla konsumenta przy tej cenie już ważny jest komfort. On chciałby mieć skórę, on chciałby mieć w środku jakieś wygodne fotele. Stwórzmy mu taką opcję. Nie wypuszczajmy za szybko na rynek produktu, który jest niegotowy i zrazi konsumentów, tylko przygotujmy to, żeby to było ładne. I tak samo z designem. Dlaczego te samochody muszą tak pokracznie wyglądać? Zawsze była dyskusja, jak w Hollywood kupowali aktorzy Priusy. Wszyscy mówili, chcecie, na ten samochód nie jest ładny, ale jest ekologiczny. No, ale to były koszmarki. Dopiero teraz te samochody jakoś zaczynają wyglądać jak normalne samochody. Co jeszcze można by zrobić? Zajęcie promocją. W jaki sposób? Co z tą promocją? No, cały tytuł, żeby tego, na ten samochód, wtedy jest moda. No dobra, czyli moda. I tak trochę było przy samochodach hybrydowych. Znaczy, jak się kupuje BMW, a X6 3.0 silnik, ale za to hybryda. Fajnie, bo nie pali 17, tylko pali 12, jest ekologiczny w swoich 400. Tak, to jest moda. Nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, ale... A czy coś jeszcze, żeby odpowiedzieć na te problemy, o których powiedzieliście? Słuchajcie, czy nie można było się dogadać z jakimś Lotosem, Orlenem, czy kimkolwiek innym o budowie sieci gniazd szybkiego ładowania i wypuszczać te samochody z obietnicą, że za chwilę to nastąpi, że myślimy nad tym, i będzie rozbudowywana systematycznie cała ta infrastruktura. Na przykład. Czy nie można wyedukować konsumenta mówiąc o tym bezpieczeństwie? Nie bój się. Taki system zapewnia bezpieczeństwo. Nie porazi cię prąd w efekcie, w wyniku jakiejś kolizji. Co z ceną? Wracamy do tego, co zrobił Peugeot. To jest bardzo fajny sposób. Wiemy, że konsument nie zapłaci takich tak horrendalnych pieniędzy za taki samochód. Rozłóżmy mu to. Stwórzmy inny model biznesowy. Zarabiajmy na wynajmie. I tak dalej. Przerobimy to na ostatnim przykładzie. Technologia druga. Znowu niesamowite obietnice i znowu jakieś problemy. 3D. 3D, które teraz, jak wiecie, jest wszędzie. Czyli najpierw w telewizorach, teraz za chwilę będziemy je mieli w telefonach komórkowych, a konsole, gdzie jeszcze? Projektory, aparaty cyfrowe, które też już potrafią taki obraz generować. Mnóstwo tego. O czym mówią producenci? Pełni właśnie znowu takiej ekscytacji, jaka to niesamowita jest ta technologia. Najwyższej jakości doznania, pełen ekspresji obraz, efekty zawierające dech w piersiach, nowy poziom realizmu. Zachwyt technologii niesamowity. Co mówi Samsung? Wiele zainwestowaliśmy w te technologie i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Jak wiele zainwestowali, to się nie dziwię, że patrzymy z optymizmem. 3D to najlepsza innowacja w kinematografii od czasu wprowadzenia koloru. To DreamWorks Animation powiedział. A co się stało przez pierwsze 2 lata wprowadzenia? Czyli sprzedaż zakładana, sprzedaż realnie zrealizowana przez pierwsze 2 lata w Polsce nijak się nie miała. Czyli w ostatnich 2 latach potentaci nie wykonali zakładanych planów sprzedażowych. I znowu pojawia się pytanie. Dla Was, ludzi w przyszłości być może od zarządzania innowacjami, od nowych produktów. Czy można było od początku zrobić coś lepiej, żeby ta technologia się szybciej rozwinęła, a nie czekać, ponosić koszty? Słuchajcie, wprowadzenie takich telewizorów pierwszej generacji 3D, czekanie aż ta sprzedaż się rozkręci, i że teraz po 3 latach się jakoś tam rozkręca, tak naprawdę, bo nie mamy wyboru, to nie jest żaden szał. To są koszty, które musieli ponieść. Na wprowadzenie telewizorów, wycofanie z rynku, wprowadzenie kolejnej generacji, czas tutaj grał istotną rolę. Co jest nie tak? No po pierwsze okulary. Czyli fajnie, że jest 3D, ale do tego, żeby było 3D, musimy mieć okulary. Okulary też, żeby działały. Ktoś się bawił, ktoś się
siedział sobie, nie wiem, w Sony Center i oglądał, jaki to jest efekt z tymi okularami, ktoś kupił. Okej? No nie jest to wygodne, muszę wam przyznać. Znaczy po pierwsze te okulary, które no, jednak ważą swoje, trzeba je ładować. No, a najważniejsze jest co? Trzeba siedzieć jak słup soli, czyli być na wprost, albo ewentualnie troszeczkę z boku, ale siedzieć grzecznie i za specjalnie się nie ruszać. Także no, to było średnie. Tutaj jest problem, który spróbujcie, bo tak, okulary mogą być pasywne albo aktywne. Pasywne to są te, które nie są podłączone, po prostu mają różne szkła, a aktywne to są te, które migotają poszczególne okulary, tak żeby obraz, żeby mózg rejestrował dwa obrazy. One się wtedy nakładają na siebie w telewizji. Spróbujcie, bo niektórych może to mydlić, niektórzy widzą to migotanie, ja mam jedno i drugie. Czyli komfort użytkowania takich okularów jest problematyczny. Inna rzecz. Przychodzi cała rodzina, siada do telewizora i co? Jeden, który ma okulary, widzi 3D, a reszta nie rozmyty obraz. Kupmy wszystkim okulary. 500 zł, 1000 zł, to tak trochę głupio. A jeszcze jak ktoś będzie z boku siedział, no to nie będą mieli tego efektu. Czyli wszyscy sobie na kolanach powinni siedzieć najlepiej na wprost. Czyli wypuścili technologię, ale komfort użytkowania tych okularów był średni. Poza tym jeszcze jeden problem. Kupicie super okulary Samsunga, ale do telewizora Panasonica już ich nie zastosujecie. Nie ma jednego standardu. To ze sobą nie współdziała, więc jak wymieniacie telewizor, wymieniacie też całą paletę okularów dla całej rodziny. Wpływ na organizm. Odkąd wprowadzili tą technologię, 2 lata temu, zaczęto dostrzegać negatywny wpływ technologii 3D na organizm. I co? Mówiono o bólu głowy, o udzawieniu oczu, o problemach z ostrością wzroku, o zaburzeniach równowagi. Badania mówią, że nawet co czwarty widz odczuwa tego typu objawy. Czy ktoś nawet w IMAX-ie być może się poczuł źle oglądając 3D jakiś film, czy nie, czy dobrze to robić? Na dłuższą metę męczącej. Teraz pytanie, co ja mam całe wiadomości, jak ludzie siedzą tam, nie wiem, po 3 godziny dziennie, czy 4 godziny, wszystko w 3D oglądać, czy tylko na chwilę. Problem ze zdrowiem się pojawia. Żeby było śmieszniej, jak się ludzie przerazili tym wpływem negatywnym technologii 3D na organizm i zapytano, czy są badania, które to potwierdzały, albo co ważniejsze, które by mówiły, nie, to jest nieprawda, 3D nie jest szkodliwe. Nie, nie było badań. Brakowało badań, były pojedyncze instytuty, które się tą problematyką zajmowały, a same firmy, które wprowadziły tą technologię na rynek 3D, nic nie wiedziały. Dlaczego? No bo były podekscytowane 3D. I dopiero po jakimś czasie poszczególne firmy zaczęły przyznawać, że no, może nie wszystko jest ok, jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie. Samsung przyznał w swoich instrukcjach, że może to powodować chorobę lokomocyjną, mroczki, dezorientację, zmęczenie. Zalecając właśnie, żeby to było pół godziny oglądania z przerwami. Sony przyznał, że niektórzy mogą odczuwać dyskomfort. Najdalej poszedł Nintendo. Dlaczego Nintendo? No bo to są gry. Jak są gry, to są dzieciaki, to już przestało być śmiesznie. Bo u tych ludzi, u małych osób, dopiero rozwija się narząd wzroku. I musieli przyznać, że długotrwałe korzystanie z tych gier w technologii 3D może powodować niewłaściwy rozwój narządu wzroku. To właśnie przyznali. Czyli kolejna rzecz. Wprowadzamy na rynek, nie przetestowaliśmy. Tak naprawdę nie wiemy, jak to wpływa, no zobaczymy, jak to będzie. Niestety tak bardzo często jest tak wprowadzany ten wzrok. Inne problemy. Wysokie ceny, czyli jak weszły te telewizory, sami wiecie, 30, 40, nawet 60% były droższe telewizory 3D niż nie 3D. Teraz oczywiście, tak jak zawsze z technologią, a u nas umasowia się, więc te produkty też są, robią się tańsze. Jakie jeszcze problemy byście wskazali? Nie ma programu, który jest na 3D. Ograniczone zastosowanie. Kompletnie. W momencie, kiedy weszły telewizory, nie wiem, chyba nie pamiętacie, jak wchodziły telewizory w ogóle LCD. I jak stały w centrach handlowych, one były jeszcze bardzo drogie i nie było sygnału cyfrowego i nie było w rozmiarze 16 a 10, znaczy stało się przed tym, tak patrzyliście na ten zwykły kineskopowy telewizor i na ten LCD, nijak to nie wyglądało. Sygnał był po prostu analogowy z anteny rozciągany, wszyscy byli spłaszczeni albo wydłużeni. No i tutaj było podobnie, wprowadzili telewizory, wszystko fajnie, ale ani nie zobaczycie filmu, ani sobie nie pogracie w grę. W zeszłym roku było 12 filmów 3D. Jak was zapytam o filmów 3D, to jak powiecie w kinowych? Avatar. I tak naprawdę to był jedyny sensowny wprowadzony w tej technologii. Teraz możemy sobie kupić, a w 3D Avatara w domu się cieszyć naszym telewizorem 3D. W całej reszcie będzie zbędny. Gry. Jeśli ktoś jest z was graczem, nie poda mi jednego pasjonującego tytułu, który wykorzystywałby 3D. Nie ma ich jeszcze na rynku. Jak jeszcze ich nie ma na rynku, to po co te telewizory są od 2 lat? Nie dało się tego synchronizować. I niska świadomość. Czyli tak naprawdę my nie wiemy, jaki jest ten efekt, jak to działa, czy to jest fajne. My gdzieś to tam widzieliśmy.
Słuchajcie, jak wykorzystać tą wiedzę, tą niską świadomość i ograniczone zastosowanie? Ci, którzy wprowadzali telewizory, całą technologię, powinni byli pójść do producentów Hollywood, nawiasem mówiąc, koszty produkcji filmu 3D są wielokrotnie wyższe niż zwykłego filmu, ale pójść do producentów filmów i gier i powiedzieć, słuchajcie, na tej technologii my razem zarobimy, tylko żeby zarobić, my musimy się przygotować i stworzyć korzyści dla konsumenta. Wprowadzając nowe telewizory, wprowadźmy gry, wprowadźmy filmy, niech będzie całe spektrum możliwości i korzyści dla użytkownika. I wreszcie zobaczcie, jak przez ostatnie 2 lata, jak mało było punktów, gdzie można było sobie usiąść i pooglądać telewizję 3D z okularami. Musieliśmy chodzić właśnie do jakiegoś centrum danej marki, żeby pobawić się telewizorem 3D. To też nie jest dobre. Trzeba było zrobić punkty w każdym na przykład centrum handlowym, żeby każdy mógł sobie usiąść i doświadczyć tego czegoś. Bo dopiero to, ta korzyść, to doświadczenie osobiste ze sprzętem spowodowało, że ktoś będzie kupić, co chce. To jest fajne. Tego nie zrobiono. Czyli znowu, przykład takiej technologii, która fajna, producenci bardzo na nią stawiają. Natomiast za szybko wprowadzono na rynek i nie przemyślana z punktu widzenia obaw i korzyści dla konsumenta. Trzecia już ostatnia technologia, o której chciałem powiedzieć, to są płatności zbliżeniowe. Już 21 banków wydaje te karty. Pewnie część z Was nie wie, ale w swoich portfelach, jeśli macie nową kartę wznawianą w ostatnim czasie, macie płatność zbliżeniową. Paywave i tak dalej. Czyli możecie płacić zbliżenie swojej karty. Tych kart już jest kilka milionów na polskim rynku. No i teraz pytanie. Czy to jest też przykład taki, w którym wprowadzono technologię za szybko i nie przygotowano? Oczywiście się rozwija, teraz jak wszyscy mają te karty. No mają, tylko ile to trwało? Czy nie dało się tego zrobić szybciej, żeby konsumenci pokochali płatności zbliżeniowe? Problemy. Jakie plusy? Jakie są plusy płatności? Ktoś może teraz płatności zbliżeniowych ma? Okej. Okay. A tak średnio od kiedy się przekonaliście do roku? Z roku? No. Dość szybko na to. Generalnie tak ludzie jeszcze pół roku temu, no chyba mamy, jak zaczęli oglądać te karty, to w portfelach rzeczywiście mieli, ale tak, żeby przybliżyć. Wy też jesteście inną grupą, znaczy jesteście innowatorami, szybciej łykacie takie rzeczy, szybciej akceptujecie, jesteście odważniejsi, jeżeli chodzi o nowości. Zobaczmy na plusy, bo plusy są bezapelacyjne, szybkość transakcji. Bez podawania PIN-u, bez łączenia, bez podpisu podchodzicie cyk, jak płacicie w McDonaldzie, czy w Empiku, czy coś, czy w Żabce na przykład, to widzicie, jakie to jest proste. Proszę zbliżyć, dziękuję, idziecie. Mikropłatności. Ktoś słyszał o tej opłacie interchange u nas w Polsce? Teraz się mówi, że jesteśmy najdrożsi w Europie. Bo jesteśmy. Ile łupią nas za... Znaczy nas. Znaczy średnio nas. Czyli ile biorą procent za prowizji za opłacenie kartą? Bo to od indywidualnych umów. Z danym podmiotem tak. Natomiast ta średnia opłata wynosi 1,6%. To jest, słuchajcie, skandal, bo potrafi wynosić 0,2-0,3% w innych krajach europejskich. Czyli pomyślcie, ile to jest miliardów. Taki właśnie 1,6%, czy często jak jest mały podmiot i zamawia terminal, on 2,5% płaci. To są kolosalne pieniądze, jeżeli jego marża jest 10%, a 2,5% bierze operator za kartę. Nawiasem mówiąc, jak płacicie gotówką, domagajcie się usług. Bo to jest najtańszy sposób dla firmy, której płacicie. Gotówka. Płacicie gotówką, zawsze zapytajcie, czy nie możecie 2-3%, zawsze coś. A tu są mikropłatności, co? Z bankiem terminal się kontaktuje dopiero mając jakąś pulę. Nie po każde 3-5 zł, tylko jeżeli przekroczy jakąś masę, jest skontaktowany z bankiem, jest akceptowana ta transakcja i jest wtedy naliczana prowizja. Jest to tańsze. A następny, no ma to ciekawą formę. Możecie zamówić na Allegro w danym banku w koncie, a breloczki, naklejki na telefon i tak dalej. Nie musi to być karta płatnicza. A jeśli karta, to może być na przykład maestro. Bardzo fajna, przydatna rzecz albo zegarek. Mało stopny, ale jest też zegarek. Bardzo przydatna rzecz, macie taki bryloczek, nie wiem, biegacie sobie, chcecie zapłacić za napój po drodze, to nie tam jakaś karta pieniądze, tylko takim bryloczkiem zbliżacie i macie tam. No i ostatni plus, niewątpliwie to jest dodatkowa funkcjonalność. Ktoś ma już PEKę, poznańską kartę aglomeracyjną. Okej, to jest karta zbliżeniowa, do której dodano funkcję biletu. Sprawdzę pani, czy ma pani? Ona jest ze zdjęciem, tam jest bilet, sieciówka, tam jest bilet wstępu, gdyby pani na mecze chodziła, to też w przyszłości, i tak dalej. Czyli jest dodatkowa funkcjonalność. No wszystko fajnie, jakie minusy? Okej, i słuchajcie, to nie jest nic nienormalnego, a banki na nas patrzą jak na dziwaków. My się tego boimy. No dobra, ale co, jak ktoś ukradnie, to tak będzie sobie zbliżał i co, i płacił?
Albo nagle czytamy gdzieś w internecie, że kurczę, udało się naukowcom zczytać tą kartę z kilku tam z metra. Wcale nie trzeba aż tak przybliżyć, jak nasilić to pole, to możemy zczytać. I zaczynają się pojawiać obawy. Czy mieliście poczucie, że ktoś wam odpowiada na te obawy? Czy któryś wam powiedział, słuchajcie, rozumiemy, że możecie się bać tego i tego, ale takie są zabezpieczenia i na przykład zaczyna mówić o tych czterech transakcjach, po czwarte autoryzacja, albo że jak dwa razy będzie na tą samą kwotę, to ją zablokują i że jest tam chip, więc przy większych kwotach to jest jeszcze bezpieczniejsza niż standardowe karty. Ktoś wam o tym mówił? Nie. No właśnie. A te obawy nie miał każdy z nas miał. Jak kurczę przybliżyć, a jak przybliżę z dwoma kartami, to nic nie skrzyta? Niby mam tą wiedzę, ale co jeszcze tutaj windą, która też jest na kartę zbliżeniową i przybliżam cały portfel z innymi kartami, to mówię, kurczę, a czy nie znajdzie się cwania, który na przykład zamontuje tam modus czytujący karty zbliżeniowe i będę płacił 50 zł za każdy kurs windą, zanim się nie zorientuję. No pojawiają się w człowieku takie obawy. No więc tak, jeżeli chodzi o minusy, to największy, to było w ogóle fatalne, wprowadzili karty, banki zainwestowały mnóstwo kasy w to, w rozwój tej technologii, w ich wdrożenie, a nie było punktów. Było 10 tysięcy w pierwszym okresie punktów, czy kilkuset tysiącach z tradycyjnych punktów, gdzie kartą można płacić. I mogliście sobie zapłacić zbliżeniowo w Żabce, w McDonaldzie, w Empiku, w Coffee Heaven, koniec. I na początku, i to trwało długo, nie było punktu, gdzie można było płacić kartą zbliżeniową. Po drugie, na szczęście to się zmieniło, Visa i Mastercard ze sobą nie współpracowały. Czyli mogliście mieć Visa Payway albo Mastercarda Paypassa, jeżeli to nie ten terminal był, no to sorry, to się nie uda. I teraz pytanie, co miał mieć ktoś w sklepie dwa terminale, aha, pan ma Mastercard, pan ma Visa. Nie dogadali się na początku. Zaczęli oferować dwa różne standardy. Nie wiem, czy pamiętacie wojnę Blu-ray diska z HD DVD, pamiętacie? Były dwa standardy. A Blu-ray to też były niekompatybilne ze sobą, też walczyły o rynek. Co dalej? No i to, co powiedzieliśmy, potencjalnie postrzegane problemy z bezpieczeństwem. A jak ktoś zczyta, a jak ktoś przeprowadzi płatność bez zgody, jednak ten PIN daje nam jakąś pewność, że jesteśmy tutaj zabezpieczenia, że ktoś sobie coś kupi i o tym nie wiemy. To jest obawa, która się pojawiła głównie w Stanach, oni są przeważnieni na tym punkcie, ale nie jest nierealna. Otóż okazało się, jest to możliwe, że stosując odpowiedni system bramek można inwigilować społeczeństwo. W jaki sposób? Ano patrzeć, w jakich są sklepach, co kupują, jak się poruszają, ile czasu spędzają w danych miejscach, sczytując no właśnie te karty zbliżeniowe, które mamy w portfelu. Taka obawa powstała, czy dla kontroli obywateli nikt nie zdecyduje się na stworzenie takiego systemu monitorowania. No i to, co powiedzieliśmy na końcu, brak sensownej kampanii informacyjnej. Czyli zamiast nam mówić, słuchajcie, nie bójcie się, jakie są zabezpieczenia, my wam opowiemy, że są limity, te 50 zł i tak dalej. Jaka była jedyna reklama? Biegał pan po mieście i szybko płacił. No dobra, no złapaliśmy tą korzyść. Szybko płacimy. A teraz odpowiedzcie proszę na obawy, które my mamy. Nikt tego nie zrobi. Zobaczcie, kolejny przykład technologii. Bardzo duże korzyści. Kosztowna technologia, banki liczyły na szybkie zyski. Ale co? Nie można tego robić taką drogą, że... Bo to jest w ogóle ewenement, że my mogliśmy, dostając nową kartę, wy nie możecie nie mieć karty zbliżeniowej. Z automatu dostawaliście do własnych portfeli, dostawaliście karty do płatności zbliżeniowej. Czyli tak naprawdę nie dajmy Polakom wyborów, ciśnijmy im w portfele, prędzej czy później się przekonają. To kiepska droga. Zamiast opowiedzieć o korzyściach, znając obawy, zaadresować jakieś te obawy, powiedzieć jak co banki robią, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby się od razu na dzień dobry dogadać Visa z Mastercardem, a żeby był jeden system, który będzie się rozwijał, a nie zniechęci ludzi, żeby tych punktów od razu było więcej, czyli jakieś rabaty przy zakupie przez sprzedawcę tego terminala. No można było dużo rzeczy zrobić, żeby to się rozwinęło płynnie na rynku. Jakie są wnioski z tych trzech technologii, o których powiedzieliśmy? I dla was, jako ludzi, którzy w przyszłości mogą chcieć wprowadzać nowe produkty na rynek. Po pierwsze, wejście na rynek z nową technologią i produktem trzeba przygotować. To nie może być hura, optymizm, mamy technologię, produkt, wpuśćmy na rynek, coś na pewno się, kogoś znajdziemy. Trzeba, cały marketing tak naprawdę jest o tym, trzeba się od początku dobrze zastanowić, dla kogo to jest, jaka jest korzyść, co zrobić, żeby te korzyści dla konsumenta zwiększyć, jakie może mieć obawy. To wszystko trzeba sensownie przygotować. Nie możecie się zajmować, a tak w Polsce często robimy po prostu sprzedażą. Jest nowy produkt i wy macie go komuś oknąć. No to nie jest droga. A po drugie, trzeba myśleć o korzyściach dla użytkownika, a nie o własnych zyskach.
Jest taka stara sentencja, whatever you do, be perfect, the money will follow. Czyli cokolwiek robicie w życiu, bądźcie doskonali, pieniądze się pojawią naturalnie. Tak samo jest z biznesem. Jak wprowadzicie produkt, który od początku jest chodzi w nim o korzyści dla użytkownika, konsument to doceni i wy zarobicie. A myślenie od początku w kategorii własnego zysku, no jest więcej. Po trzecie, to też wyszło w każdym z trzech miejsc, warto nawiązywać sojusze sprzyjające rozwojowi jakichś technologii. Mogli się dogadać między sobą, mogli się dogadać z innymi, żeby te technologie ich się szybciej przyjęły na rynku. No i na końcu, nie można traktować obaw konsumenta jako niezasadnych, a konsumenta jako głupiego. Czego ty się boisz, tam nie masz wiedzy, nie panikuj. Od początku trzeba się zastanowić, czego ten konsument może się bać i z nim rozmawiać. No to teraz my. 15 minut na dyskusję zespołu do spraw rozwoju nowego produktu. Pomysł na pierwszy rzut oka nie jest jakiś hiperinnowacyjny, bo jest to automat vendingowy, się ładnie nazywa. Czyli automat, który sprzedaje jakiś produkt. Co najczęściej? Przekąski, słodycze, napoje, szkowane. Nic niezwykłego. Ale mówimy sobie, a my byśmy chcieli sprzedawać gotowe dania obiadowe. Chcemy, żeby wypadało na tacce gotowy posiłek, ciepły, podgrzany, jakieś mięsko, coś. Myślimy dalej, ok. Automat sprzedający dania gotowe. A co bym mógł sprzedawać? A na przykład wyskakuje bigos, albo kotlet, jakaś porcja kotlet z ziemniakami, albo pizza, albo lasagne, albo jakiś ryż z warzywami, coś, co jest proste do przygotowania masowego i proste do podgrzania. Po co? Dla jakich grup? Myślimy sobie w tej firmie, no tak, widzimy rynek, po co? Bo mógłby być przecież na uczelniach. Ci ludzie często nie mają czasu, jakiś taki tańszy posiłek tutaj, żeby ciepły, a zjeść, być może byliby zainteresowani takimi automatami. Są też bardziej innowacyjni, podatni na takie nowości, może by się skusili. W szkołach, okej, okay. Tyle się mówi, żeby dzieciaki nie jadły w tych szkołach, czy tam pączków, Coca-Coli, coś. Obiady, które niekoniecznie muszą być od razu złe dla zdrowia, może też kupili. Biura, tacy pracownicy, biurowców różnych, którzy nie mają czasu, przerwa trwa pół godziny, 40 minut, na sensowny obiad za mało czasu, sami sobie nie upichcą w biurze, może będą chcieli kupić. Dworce, lotniska, na dworcu czekacie 2 godziny, przesiadka, coś zjeść sobie ciepły posiłek. Dobra. Hostele, stadiony. No wszystko fajne. Teraz zastanawiamy się, czy widzicie jakieś problemy takiego automatu i ważniejsze pytanie. Co w związku z tym? Co z wiedzą na temat różnych zagrożeń związanych z tym automatem? Zastanówmy się, mamy teraz dużo mózgów o naszym automacie. Chcemy na tym zarobić. Psuło jedzenie. Trzymajmy się tej obawy najpierw. Co z tym psucie? Jak pan mógł rozwinąć? Dzięki omawiam, że bym miał sam problem. Jeśli ono było gotowe, to jeśli go zostało, to nie zepsuje po prostu. Okej. Czyli już pierwsza rzecz. Jedzenie musi być świeże, no bo jeżeli tylko się rozniesie, że sprzedajemy stare produkty, to jest po nas. Czyli mówimy, okej, okay, to ono by musiało być na przykład co rano napełniane tymi posiłkami przygotowanymi. To są posiłki na przykład jednodniowe. Te porcjowane bigosy, kotlety, coś. Co to dla nas oznacza? Ok, czyli jeżeli tak ważna jest świeżość, nie możemy ryzykować sprzedaży produktów przeterminowanych, to może zawęzimy tą ilość potraw wydawanych przez automat. Po co? No po to, żeby nie mieć, nie wiem, 10 czy 20 pozycji i wszystko rano wymieniać i wyrzucać, tylko mniejszą ilość i rano uzupełnianą. Jak od razu pociągnijmy ten temat? Jak to wypromować, to, że tak byśmy chcieli działać? Jak byście powiedzieli konsumentowi o tym, że te produkty są co rano? Czy tu w warstwie komunikacyjnej coś można by zrobić, żeby się lepiej sprzedawały te rzeczy? Jakiś może specjalny samochód, jak na przykład rozłożą pieczywo dla nas, takie samochody specjalnie oznaczone i jeżdżące do tych automatów. Okej, dobra. Na zielono ubrani na przedstawiciele i dowodzący. Okej, czyli mówi pan, że trafnie, że jeżeli zobaczymy, czyli ci uczniowie, studenci, pracownicy, biurowcy, że co rano przyjeżdża facet specjalnym samochodem, wszystko jest czyściutkie i on to wszystko zmienia, nabierzemy zaufania do takiego automatu. Dobra, jak jeszcze możesz? Dlaczego co rano? Proszę? Dlaczego co rano? Czy nie lepiej dostosować w tym momencie momentu wymiany? Na przykład na uczelni wątpię, żeby ktoś był o 7 rano, jak facet chce ułożyć świeże jedzenie. Okay. Czyli przed porą obiadową. Czyli na przykład po prostu no, 10-11. Wtedy, kiedy jest 10, 11, okay. 12, ewentualnie pora lunchu, także
są w stanie wymienić to szybko, żeby też nie wyglądało tak, że oni są godzinę przy jednym automacie i okay. To napominają. Dobra. Co jeszcze? Jak jeszcze byście... Transport. Jeszcze to wypromowali, że jest świeże, tak? Przy tym transporcie, tak jak mówił, ten obklejony cały samochód, który pokazuje w zasadzie to, że jest ten ruch, ale też powiedzmy, no, marketing nawet na samym automacie. No, jeśli na automacie zrobimy jakąś śmieszną reklamę, ewentualnie będzie nie automat, jako zabudowana, powiedzmy, skrzynka, która kompletnie nie przyciąga, tylko będzie pokazane to jedzenie nawet przez tą szybkę, jak to wygląda. Okay. Ktoś może spojrzeć, załóżmy, że najprostsze pizzę. No. Ktoś widzi pizzę przez szybkę, podoba mu się, w tym momencie bierze, dostaje taki sam. Są takie automaty do pizzy, nie wiem, czy widzieliście czasami na lotniskach, gdzie cały proces widać. Ciasto rozwałkowane, wrzucone ten, szybki taki piec i pizza wypakowana. No i też od razu jakieś aromaty, czy zapach nawet sztuczny, co, okay. Nie, co nie jest fajnym, to znaczy jest fajnym pomysłem, bo poczuje świeżą pizzę, tam osoba na świeżą pizzę. Okej, okay, czyli kilka wątków pan podróży. Najpierw hasło, do hasła zaraz wrócimy, potem to, żeby jednak, żebyśmy widzieli te produkty, które są podawane, bo to nam jakoś zaufanie zbudzi. No a po trzecie ten aromat, być może jakiegoś takiego świeżego jedzenia, niekoniecznie jakaś straszna chemia, tak żeby coś tam się unosiło. Ja bym jeszcze to rozwiązał na początku tak, że przy wymianie powiedzmy jedzenia na świeżego w porze lunchu, żeby tam stała jeszcze jakaś młoda kobieta, ładna, serwująca z obok takie same jedzenie też. Myślałem, że to wtedy on wymienia. Ze zniżką. Żeby po prostu zachęciła, że później mogę kupić to samo jedzenie, co się kupuje. Okej, dobra. To czyli w ogóle można by zrobić takie eventy, w których reklamujemy to jedzenie, które za chwilę będzie dostępne w automatach. To jest dobry pomysł. Przekonajmy do naszych potraw w takich jakichś testach, demonstracjach, a potem przenieśmy to. Natomiast co z hasłem? Czy samo hasło ma być świeże produkty, nie będziesz tam? Co by można zrobić innego, żeby konsumenta przekonać do świeżości? Macie jakiś pomysł? Moment. Współpraca z jakimiś takimi firmami, które dostarczają nam to jedzenie, które mają dobrą markę. Dobra, czyli jakaś taka współpraca z, jeżeli my na przykład jesteśmy tylko producentem automatów, nie serwisujemy i na tym zarabiamy, a wejdziemy we współpracę z firmą, która ma jakieś zaplecze cateringowe i jest doceniana za jakość jedzenia, to zdecydowanie było fajne. Bardzo często, jak widzicie, automaty Nescafe podchodzi się bardziej niż do jakiegoś anonimowego aparatu, no bo jednak ta marka, ta obietnica jakaś jest. Dobra. Słuchajcie, tak mi przyszło do głowy, gdyby był wyświetlacz, który pokazuje czas, który upłynął od czasu dostarczenia tych posiłków do automatu. To by nie dawało takiej pewności. Ktoś przychodzi i mówi, aha, świeże porcje, wiadomo, że one potem są jakoś chłodzone w tym automacie, dopiero podgrzewane do wydania, 3 godziny temu. No to nie jest źle, czy tam godzinę temu. To mógłby być jakiś sposób. Pogodę, tylko czy potem ten klient ma pewność, że ta godzina jest autentyczną godziną. No to już jest oczywiście. Znaczy, wie pan, zawsze taki fałsz szybko konsumenci, tym bardziej dzisiaj, w internecie, jak to się rozleje, to bardzo szybko to wychwyca. Na to byśmy sobie nie mogli pozwolić. Temperatura. Wyświetlacz, który by miał temperaturę, w jakiej jest składowane jedzenie i na przykład potem, jak jest podgrzewane, to też pokazuje, czyli informuje nas o całym procesie. Może skład tego jedzenia, żebyśmy wiedzieli, że wszystko... Super. Gdzie by pan go zamieścił? No, na tym wyświetlacz. Dobra. Czyli zobaczcie, jaki to jest... O tym moglibyśmy zapomnieć. Podchodzimy do automatu, chcemy kupić, klikamy tego tam kurczaka z warzywami, żeby zobaczyć. Wszystko jest wypisane. Tu mamy tą godzinę, temperaturę, tu jest cały skład, kaloryczność i tak dalej. Zdecydowanie przed takimi informacjami nie moglibyśmy uciec, a pomogą na pewno. Co jeszcze? Co jeszcze? Jak jeszcze? Jak pan mówi, to tam na początku to będzie jako zaleta, ale jak na przykład po 5 godzinach i zobaczy, że to już tam 8 godzin, że sobie okej, okay, natomiast jeżeli go ładnie poinformujemy, jaka jest przydatność tego produktu, bo on jest składowany właśnie w warunkach jakichś chłodniczych, że to jest 12 godzin, on wtedy widzi te 5 czy 6, no to jest jeszcze plus. Ale zgadzam się, że od pewnego czasu ta godzina będzie na niekorzyść działać. Co jeszcze? Jak jeszcze? Co jeszcze musielibyśmy zrobić? Co? Odnośnie problemów czy świeżości? Problemów. Już nie musi być świeżość. Koszty transportu tego jedzenia i sam koszt po prostu wejścia na rynek, powiedzmy. Aha. Bo
wiadomo, że nawet przy bankomatach, ewentualnie właśnie automatach, koszt tego, powiedzmy, technika, który ma uzupełnić, jest dość znaczącym kosztem, jak i największym. Dobra. I co to jest jeszcze ważne? W tym momencie, czy ekonomicznie nam się będzie opłacało to, bo jeśli zrobimy wysoką cenę tego naszego cudownego produktu, no to może wyjść w końcu na to, że bardziej temu, załóżmy, studentowi czy komukolwiek opłaca się iść i zjeść normalnie, niż wziąć z automatu. Za ile byś kupił? Bo to jest ważne, co panu. Musimy policzyć, ile nas będzie kosztował cały serwis, uzupełnianie, te robocze godziny człowieka, który przyjedzie i to zamieni, te posiłki. O jakiej kwocie takiego obiadu, jakieś przygródki na ciepło wyskakuje, o jakiej kwocie możemy mówić, żebyście kupili? Na razie jako port. No dobra, no ale rząd wartości, żeby to był taki obiad, którym sensownie jakoś tam się można znaleźć. Ile on mógł kosztować? I razy drzwi dycha. I razy drzwi dycha. Też mi się tak wydaje. To znaczy, są tańsze knajpy, w których możemy zjeść budanią obiad za 16-17, ale to mamy już z obsługą. Są jakieś fast foody, gdzie do dychy, to tak, to pewnie i tak dociągniemy, jedząc jakieś tam hamburgery czy coś. Gdyby była dycha w okolicach, to byśmy kupili. I teraz możemy liczyć, co ma być tym produktem, żeby dycha była opłacalna. Co jesteśmy w stanie tam włożyć? Ile mięsa, ile warzyw i tak dalej. Jakie jeszcze problemy? No na przykład Okej, trzeba by rozważyć, co robimy z tym jedzeniem. Niestety będzie pewnie tak jak z McDonald's, czyli jak są normy, które mówią, że po tym czasie on musi być wyrzucony, nie może być przekazany na jakikolwiek sensowny cel. Ale być może, jeżeli ono jeszcze jest świeże, ale już nie chcemy go sprzedawać poprzez automaty, dogadujemy się z jakimś ośrodkiem, któremu na przykład przekazujemy. Wyobrażam sobie sytuację, w której wieczorem odbiór na przykład następuje tych posiłków i jedzenie trafia do jakichś takich domów, które zajmują się na przykład osobami bezdomnymi. To są pełnowartościowe, świeże produkty, ale już marketingowo się nie sprzedadzą tych automatów. Gdybyśmy to powiedzieli, zareklamowali, że po tym czasie, jak jeszcze jest świeży, zostaje przekazany, fajnie. A czy pan myślał jeszcze? Ja jeszcze myślałem o tym, że przy takim automacie też powinno być jakieś miejsce na jedzenie, co coś pomoże, żeby ktoś chciał jeść bigos i kotlet. Okej, zasadne, czyli trzeba by rozważyć, jesteśmy tym zespołem projektowym, no dobra, mamy automat, co robimy, jakieś stoliczki, żeby na stojąco można sobie było przy nich zjeść, czy podajemy, to jest na takiej tatce, że ktoś jednym widelcem bez noża jest w stanie zjeść sobie idąc, trzeba by się nad tym zastanowić. Co jeszcze? Forma płatności. Forma płatności, to jest bardzo ważne, dlaczego? Bo jeżeli to będzie dycha, no to drobnych może nam nie starczyć. Ten automat, który jest na dyszki na przykład, to by kosztował, ale pytanie jest tak, a co by można zastosować? A zbliżeniowy. Na przykład podchodzę sobie, tit, kurczak, pach, idę, dziękuję, szybkość. Nie szukam drobnych, nie wkładam pieniędzy, które on mi wypróbował, bo na przykład są pomięte i tak dalej. Gdyby go wypromować właśnie i zrobić z płatnością zbliżeniową, zobaczcie, o tym można by nie pomyśleć, wprowadzając to na rynek. A tu mówimy, myślimy, student, nie ma czasu, drobnych może być problem, kasa coś, ale karta zbliżeniowa będzie miała, będzie to łatwe. Okej. No i to tyle, zobaczcie. Reasumując, wprowadzając nowy produkt na rynek, jak będziecie w takiej sytuacji w przyszłości, czego wam życzę, to jest duża frajda. A to musicie o tym wszystkim pomyśleć, zastanowić się, dla kogo to jest, jakie są korzyści, jakie obawy, jakie minusy, na co się przygotować. Gdybyśmy po prostu wprowadzili ten automat z jedzeniem, pach, na pewno się tam przyda. Zastanówmy się od razu teraz, gdzie ma stać, jakie stoliki, jak są świeżością jedzenia, jak z płatnościami, za jaką cenę i tak dalej. Zawsze trzeba sensownie przygotować ten produkt. I to tyle. Dziękuję uprzejmie.